Witam wszystkich. Dzisiaj sobie zagramy World of Warcraft, czy jakoś tak to się wymawia, nie wiem tam dobrze ani dokładnie. Pozmieniamy trochę statystyki gier jakby, bo zazwyczaj gramy Battlefielda, tym razem sobie właśnie zagramy w jakieś MMO, żeby się nie nudzić. Oczywiście wersja jest do pobrania na internecie, żeby można grać po prostu w to. Gram klasą, jest do wyboru wojownik, mag, wszystkie klasy typu, które są w MMO. Ja akurat gram łucznikiem, jak widać. Mam takiego jakby potworka gdzieś jeszcze, który ze mną tutaj biega. No teraz właśnie nie wiem, gdzie on nawet jest, się gdzieś zgubił, piesek. Znaczy no, niektórzy mogą być piesek, niektórzy żółw. Zależy jak to lubi. No i jak w każdym MMO trzeba robić zadania. Typowe dla każdego MMO. Tak samo, na tej samej zasadzie działa. Co bym tu powiedzieć, no. Metin, choć też takie głupie. Znaczy nie mam przeciwko Metinowi jakiejś obiekcji, że tak to ujmę. No ale nie powiem, jest to gra taka bardzo łatwa ogólnie. Jeśli chodzi o trudność, bo tam szybko na przykład idzie wybić level, zależy nam. Od trybu, ale tutaj jednak trzeba się postarać, żeby ten level wbić, żeby cokolwiek tu zrobić w tej grze. Zacznijmy od tego. No i no, jednak trzeba tutaj trochę pochodzić. Pozdobywać różne rzeczy. No a teraz trzeba załatwić gościa. Weźmy kuleczkę od niego i wypływamy, bo nie ma co tu siedzieć. No i po kolei będziemy robić po prostu zadania. Myślę nagrać kilka odcinków z tej serii gry, bo mi się w miarę gra właśnie. Podoba mi się ogólnie gra. Jest bardzo duży wybór, jeśli chodzi o wybór rzeczy w grze. Nie to. Dobra. Tak. Co, zmienimy gadki. A. Dobra, wszystko. Jak widzicie, ogólnie jeśli chodzi o grę, jest ona bardzo... Oprawa graficzna moim zdaniem jest bardzo fajna. Nie można narzekać na nudy ogólnie też. Zależy też kto co typowo lubi z gier właśnie takich. Co tu trzeba było zrobić, bo teraz... Hmm.
Właśnie, to było to. Jeśli chodzi ogólnie o grę, jest bardzo no, zróżnicowane ogólnie, jeśli chodzi pod kątem tego, jak można w nią grać. Na pewno nie można się tu nudzić, to macie pewne. Jeśli że chcecie w nią grać, no, to jest prawie to samo co niektóre MMA, lecz tu macie obszerny świat, możecie grać do woli, chodzić po całym świecie, no i przeważnie te zadania trzeba robić jednak, żeby cokolwiek zdobyć. Wiem też, że nie było dość długo nic z Battlefielda 3, 4. Na razie nie mam sprzętu. Ogólnie popsuły się niektóre rzeczy. A ja też mam mało czasu, żeby nagrywać cokolwiek. No i postaram się właśnie przez wakacje coś wam no, pograć ogólnie, ponagrywać trochę. Żebyście mogli po prostu coś zobaczyć z Battlefielda. Jak na razie to, co się ukazuje, to wszystko jest na kanale Dan Kuzmina. On nagrywa z Battlefielda, możecie wchodzić do niego na kanał. Dam oczywiście w opisie dam link do jego kanału. Jak na razie obserwujcie jego kanał, tam będą pojawiać się filmiki z Battlefielda, to co on robi, jak gramy razem z nim też. Ogólnie cały Battlefield, 3, 4, może Hardline nawet zobaczycie. Ja jak oczywiście wszystko ogarnę, to będziecie mogli zobaczyć u mnie na kanale znowu Battlefielda 3, 4 sobie zobaczycie też. Na dodatkach wszystkich, jakie są, bo premium oczywiście mam. No i nie będziecie się na pewno nudzić na tym kanale, jeśli znowu już zacznę nagrywać tak, jak powinno być. Będę się też starał robić live'y. Oczywiście będą one tak w soboty, niedzielę, coś koło tych późniejszych godzin. Żebyście mogli wszyscy wejść, zobaczyć w co gram ogólnie i tak dalej. No to do następnego na razie.